Cześć, dzisiaj będzie temat zupełnie nieporuszany na moim kanale, to znaczy dotyczący dziwnych rzeczy, które się działy w XIX wieku w kościele. Tutaj mała dygresja, swojego czasu rozważaliśmy używanie współczesnych technologii w przeszłości na tak zwanym ciemnym ludzie, który nie wiedział, że są te technologie na nim stosowane. Oczywiście jest to teoria spiskowa. Ja nie przeczę i nie mówię, że to jest prawda, aczkolwiek chodzi tutaj w tym konkretnym przypadku o technologię, która oficjalnie została wynaleziona w latach 60. XX wieku i ona pozwalała przenosić tak jakby głos na odległość bez narzędzi, czyli na przykład jakiś pan z czarną skrzynką mówi do mikrofonu, a ten głos słyszy ktoś kilkadziesiąt metrów dalej w swojej głowie. Nikt inny go nie słyszy, tylko ta osoba, do której dany głos jest kierowany. Co w ten sposób można kierować wojskiem, w ten sposób można wydawać rozkazy, w ten sposób można prowadzić dobrze kontrwywiad. No, możliwości użycia tej technologii są bardzo duże. Natomiast ta sama technologia użyta na przykład w wiosce murzyńskiej, jakiejś tam, użyta przez szamana po cichu, albo używana na szamanie, może spowodować, że on będzie myślał, że usłyszał głos od samego Boga. Co ciekawe, w tych samych czasach współczesnych testowano technologię wyświetlania obrazu komuś w głowie, czyli mamy już tu połączenie i dźwięku, i obrazu. Czyli bez żadnych specjalnych okularów widzimy coś w naszej głowie tak, że nam się wydaje, że widzimy to rzeczywiście. Może być to na przykład godzina, a może być na przykład obraz świetlistej Maryjki z różami złotymi, która się uśmiecha i do nas coś mówi. Dlaczego o tym pomyślałam? Dlatego, że w XIX wieku było bardzo dużo tego typu objawień, również wizualnych, i to mi się bardzo skojarzyło z tą technologią z XX wieku. I teraz informacja do osób wierzących. Absolutnie nie neguję tych objawień jako objawień mistycznych. Nie mówię, że one nie miały miejsca. Natomiast w tamtych czasach, gdyby ktoś miał dostęp do takiej technologii i wyświetlał ludziom takie rzeczy w głowach, to oni mogliby pomylić głos prawdziwego Boga i wizję prawdziwej Marii właśnie z tym obrazem. Czyli część tych objawień mogła być prawdziwa, a część właśnie była wykorzystywaniem tej ludności i jej naiwności. Także to by też może tłumaczyło niechęć Watykanu, czy też Kościoła katolickiego do uznawania tych objawień, ponieważ w pewnym momencie pojawiło się ich bardzo dużo i niektóre z nich zostały uznane, zazwyczaj te, które były na rękę Kościołowi, bo na przykład ktoś prosił o wybudowanie kaplicy, o pobożność, takie ogólne rzeczy, które pasowały w jakiś sposób do Kościoła, ale z drugiej strony nie były mu specjalnie do szczęścia potrzebne i były dla niego wręcz krępujące. Co to oznacza? Oznaczać to może bardzo wiele rzeczy. Jednym z takich osób, który bardzo przyglądał się tym objawieniom, był błogosławiony Honorat Koźmiński i była to bardzo ciekawa osoba w XIX wieku, która była też po powstaniu styczniowym bardzo nękana przez zaborcę. I tutaj chciałabym oddać głos osobie, która czyta pewną książkę czy wspomnienia na jego temat. Chciałabym też to w międzyczasie komentować, więc będę tego używać na prawach cytatu. Może najpierw tak na szybko. Honorat Koźmiński był bohaterem swojego wieku, był, można powiedzieć, równie znany jak dzisiaj nasz papież, prawda? No może nie aż tak, ale
Był na pewno kimś bardzo ważnym, dzisiaj się o nim prawie w ogóle nie wspomina, co jest też znamienne. Był on postacią dosyć niewygodną dla zaborcy. I przyczynił się do założenia wielu zgromadzeń. W tym przy okazji brał też udział w tak zwanej awanturze z mariawitami. Powstali tacy odszczepieńcy katolicy w tamtych czasach. To była bardzo głośna sprawa na Mazowszu. Pisała o nim też Anna Górska. Kto zna jej pamiętniki, no to będzie wiedział, o co chodzi. W każdym razie Jan Paweł II dokonał jego beatyfikacji. Został uznany, ale o, to był ten pan. Bardzo ciekawa postać swoich czasów. No to taki wstęp, tytułem wstępu. Teraz dam głos panu, którego znalazłam podczas streamu z pustelni księdza Natanka. No nie wiem, jak to zrobić, żeby nie złamać milionów praw autorskich, więc postanowiłam to po prostu zacytować głos z obrazem nieruchomym. Może tak będzie po prostu najlepiej. Najwyżej odszczekam, usunę. Wszystkie linki będą pod spodem. Tej nocy powracamy do omawiania życia błogosławionego Honorata Koźmińskiego. W zeszłym miesiącu zakończyliśmy w miejscu, gdzie rosyjski zaborca po klęsce naszego powstania styczniowego przystąpił do likwidacji zakonów na terenie Królestwa Polskiego. Rząd carski uważał, że właśnie działalność zakonników w klasztorach polskich była jedną z poważniejszych przyczyn powstania styczniowego. Ostatni namiestnik Królestwa, generał Fiodor Berg, ustanowił w Warszawie komisję, która miała za zadanie zająć się zbadaniem faktycznego udziału zakonników w powstaniu. Zadecydowano, aby ten wrzut katolicyzmu i polskości wypalić żywym ogniem, złamać życie wspólnotowe w sposób tak skuteczny, aby nie zdołało się podnieść. W Petersburgu wypracowano teorię, która uzasadniała kasację klasztorów katolickich. To pozwoliło carowi Aleksandrowi II wydać niebywale perfidny ukaz, gdzie jako podstawa likwidacji klasztorów figurowała bulla Benedykta XIV, polecająca, aby w klasztorze mieszkało co najmniej 8 zakonników. Natomiast likwidację majątku i przejście na bardzo niskie pensje państwowe motywowano potrzebą oderwania zakonników od przywiązania do dóbr doczesnych. Dlatego też później ojciec Prokop Leszczyński tak napisał: kasatę naszą z roku 1864 nie nazywano kasatą, tylko reformą zakonów. Jednak podczas tej reformy zamykano także klasztory z większą ilością niż 8 osób zakonnych, jeśli okazywały się one nieprawomyślne. Wtedy też często odpowiedzialność karną ponosił przełożony, jako odpowiedzialny za prowadzenie się swych podwładnych. Skala natomiast nakładanych kar rozciągała się od grzywny, czasowego aresztu, zesłania lub katorgi, aż do powieszenia włącznie. Przed powstaniem styczniowym prowincja kapucynów liczyła 7 klasztorów. Ukaz kasacyjny zmniejszył tę liczbę do 3 klasztorów – w Łomży, w Nowym Mieście nad Pilicą oraz w Zakroczymiu. Kapucyni, którzy dosyć poważnie zaangażowali się w ruch powstańczy, zostali przez Rosjan zaszeregowani wśród wyjątkowo niebezpiecznych. Tu, może na potwierdzenie tej klasyfikacji, warto przypomnieć sylwetkę kolejnego kapucyna, ojca Maksymiliana Tarejwy z klasztoru w Lądzie nad Wartą. Otóż kapłan ten w czerwcu roku 1864 był w trakcie głoszenia kazania o niszczeniu kościoła przez heretyckich schizmatyków w Polsce. W tym czasie przybył oddział kozaków, chcących zaaresztować odważnego kapucyna. Jednak parafianom udało się ukryć kaznodzieję w tajnym schowku za ołtarzem, tak że żołdacy nie mogli go znaleźć. Przez parę tygodni w tej ciasnej skrytce ukrywał się ojciec Tarejwo, jedzenie przynosił mu zakrystianin Wawrzyniec. W końcu dał się on przekupić Moskalom za 1000 rubli i wydał niewinnego kapłana oprawcom. A potem...
Po tym, jak drugi Judasz, wyrzutami sumienia dręczony i pogardzany, powiesił się. Uwięzionego zakonnika skuto i wrzucono na wóz, gdzie był bity i dźgany bagnetami. Po pewnym czasie oficer żandarmów zaproponował ojcu Tarejwie, czy by nie zechciał przyjąć prawosławia, a car Batiuszka wszystko mu wtedy daruje. Męczennik odrzekł: pójdź precz, szatanie, a zali nie widzisz, iżem jest ksiądz katolicki? Wtedy przygotowano dla niego szubienicę. Ojciec Tarejwo, mając tułem na sobie, rozkrzyżował ręce i patrząc w niebo, modlił się żarliwie. Wreszcie, ucałowawszy brewiarz, rzucił go do dołu, a potem, ucałowawszy stryczek, sam go sobie na szyję założył i kata pobłogosławił, polecając mu nawrócić się z prawosławia. Po śmierci ojca Tarejwy zastosowano wobec wszystkich pozostałych zakonników z lądu odpowiedzialność zbiorową za długotrwałe ukrywanie współbrata i wywieziono wszystkich na Sybir. Dnia 27 listopada 1864 roku między godzinami 20 a 22 wszystkie klasztory męskie, które miały być zamknięte, zostały otoczone przez Rosjan. Kapucyni na ulicy Miodowej byli tym kompletnie zaskoczeni i dopiero o godzinie 22 zwołano wszystkich do refektarza i odczytano im ukaz carski o kasacie. Zrozumieli oni wtedy powagę sytuacji. Wtedy wydano rozkaz, aby wszyscy ubrali się ciepło, wzięli swoje rzeczy osobiste oraz wsiedli do przygotowanych dla nich krytych zaprzęgów. Kiedy naczelnik odpowiedzialny za wywóz zakonników zobaczył u nich w rękach tylko brewiarze, zapytał, czy nic więcej ze sobą nie wezmą. Oni tak odpowiedzieli: ślubowaliśmy ubóstwo i nic swego nie mamy. Wszystko należy do tych, co tu po nas przyjdą. Zakonnicy w trakcie jazdy zastanawiali się, czy Rosjanie wiozą ich na rozstrzelanie, czy też może wzorem zakonników z lądu zostaną zesłani na Sybir. Jednak ich podróż skończyła się dosyć szybko, bo w oddalonym od Warszawy o 40 km kapucyńskim klasztorze w Zakroczyniu. Kiedy udało się tam jakoś porozmieszczać zakonników, wtedy pojawił się urzędnik carski, który dał zakonnikom możliwość wyboru. Mogli oni albo pozostać w kraju, otrzymując naroczne utrzymanie 40 rubli, albo wyjechać za granicę. Wtedy otrzymaliby 150 rubli odprawy, pokrycie kosztów podróży, darmowy paszport i stałą wypłacaną za granicą pensję. Kiedy zaczęto bardziej skłaniać się ku wyborowi tej korzystnej finansowo propozycji, wystąpił nagle ojciec Honorat i zawołał z całą mocą: żaden nie wyjedzie. Tu nas Pan Bóg chce mieć, a więc tu pracować będziemy. Siła przekonania bijąca z tych słów podziałała na wszystkich. Zdecydowano się pozostać na miejscu. Ojciec Honorat nie powiedział tych słów pod wpływem jakiegoś nagłego impulsu, ale po wcześniejszych, długich modlitwach i po gorących prośbach do Pana Boga, w których, będąc jeszcze w Warszawie, błagał go, aby został przeniesiony właśnie do Zakroczynia. Więc w tym przeniesieniu wszystkich zakonników widział on dowód wyraźnej ingerencji Bożej opatrzności i bał się w czymkolwiek jej planom sprzeciwić. Uważał, że trzeba pracować tam, gdzie wola Boża człowieka stawia i w tych warunkach, które ona ułożyła. Ta postawa będzie go charakteryzowała w całym jego życiu i stanowi klucz do zrozumienia jego różnych posunięć. Niedługo po tej reformie zakonów męskich rząd carski zaczął swoje przygotowania do kasaty zakonów żeńskich. Felicjanki były wizytowane przez urzędników carskich, którzy mieli za zadanie zapoznać się z warunkami życia sióstr. Kiedy weszli oni za klauzurę i zobaczyli ubóstwo sióstr i trumny zamiast łóżek, nie mogli ukryć swego zdumienia i podziwu. Fakt ten ustosunkował ich życzliwie do sióstr klauzurowych. W konsekwencji udzielono im pozwolenia na zbiorowe przeniesienie się do innego klasztoru w chwili kasaty. 3 tygodnie po wywiezieniu kapucynów z Warszawy dom centralny Felicjanek został otoczony i siostrom odczytano ukaz kasacyjny. Dano im 3 dni na zdjęcie habitów i powrót do swoich rodzin. Siostry Felicjanki nie wyraziły zgody na gremialny wyjazd za granicę. Obawiając się odcięcia od przełożonej generalnej oraz zerwania kontaktu duchowego ze swym kierownikiem duchowym, ojcem Koźmińskim. On, dowiedziawszy się o kasacie Felicjanych, napisał do nich list, w którym przekazał siostrom swoje dyrektywy zawierające prawdę dotyczącą istoty życia zakonnego.
które nie polega ani na klauzurze, ani na noszeniu habitów, tylko na posłuszeństwie i wiernym wcieleniu w czyn Ewangelii oraz na świadectwie. Bo któż jest władny zwolnić siostry od ślubów, jeśli same chcą im pozostać wierne? Wydaje się, że ojciec Honorat już w momencie zakładania zgromadzenia Felicjanek przygotowywał je do możliwości pracy bez habitu i że teraz, w chwili rozproszenia, ma już przed sobą wizję armii dusz poświęcających się w ukryciu szerzeniu Królestwa Bożego. Chodziło mu również o uświadomienie siostrom, że bez klasztoru i bez habitu mogą być dobrymi zakonnicami. W Zakroczymiu, gdzie przecież mocno była ograniczona wolność osobista i działalność duszpasterska, ojciec Honorat wykazywał olbrzymią energię i hart ducha. W tym też czasie rozpoczął prowadzenie swojego notatnika duchowego, który miał mu pomóc w jego pracy nad własnym uświęceniem. Wtedy też dokładnie ofiarował się jako niewolnik Maryi Pannie, a uczynił to według formuły świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, którą w całości przepisał w swoim notatniku duchowym. Główny oraz końcowy fragment zapisał własną krwią. Ja, brat Honorat, grzesznik wiarłomny, odnawiam i potwierdzam dzisiaj w Twoim ręku, o Maryjo, śluby chrztu mojego. Wyrzekam się na zawsze szatana i pychy jego, i wszystkich spraw jego, i cały się oddaję Jezusowi Chrystusowi, mądrości wcielonej, abym dźwigał mój krzyż, wstępując w jego ślady po wszystkie dni życia mego, i abym był wierniejszy jemu niż dotąd byłem. Wybieram Ciebie dzisiaj wobec całego dworu niebieskiego za moją matkę i mistrzynię. Tobie się oddaję i poświęcam tytułem niewolnika moje ciało i moją duszę, moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne i wartość samych nawet dobrych moich uczynków przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, dając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzać mną i wszystkim, co do mnie należy, bez wyjątku, według Twego upodobania, na większą chwałę Boga w czasie wieczności. Dopisał on jeszcze, że ten akt dokonał za radą swego ojca duchownego i zarazem komisarza generalnego, czyli ojca Prokopa, a ten z kolei zatwierdził ten akt słowami: ponieważ należysz do Maryi, niech Maryja zaprowadzi cię tam, gdzie sama jest. Amen. Ojciec Honorat był bardzo dobrym kaznodzieją. Jeszcze z okresu warszawskiego pamiętano go jako świetnego mówcy. W Zakroczymiu o jego kazaniach było coraz głośniej. Komu więc obowiązki pozwalały, spieszył tu, aby usłyszeć głośnego kaznodzieję. Ojciec przygotowywał się bardzo dokładnie. Przed każdym wejściem na ambonę gorąco się modlił i biczował. Mówił równo, bez wysilania się, ale tak wyraźnie, że z każdego miejsca słychać go było. Nie czynił żadnych ruchów ani sobą, ani rękami. Najwyżej kładł rękę na piersiach. A co najważniejsza, nie odbiegał od przedmiotu i dlatego kazania jego przykuwały uwagę słuchaczów i były dobrze rozumiane. Panowała podczas nich taka cisza, że słychać było brzęczenie much. Nikt nie odważył się ani kaszlnąć, ani chrząknąć, lecz wpatrzony w muszce słuchał i słuchał, aby żadne z jego słów na próżno nie przebrzmiało. Szczególnym miejscem jego aktywności stał się specjalnie dla niego przygotowany konfesjonał. Był on tak skonstruowany, że po wejściu penitenta i zamknięciu od wewnątrz specjalnej drzwi nie było żadnych możliwości podsłuchu tajemniczego mnicha. Jednakże właśnie ten konfesjonał, w którym ojciec Honorat spędzał długie godziny, dnie i miesiące, stał się dlań najwyszukańszym narzędziem tortur. Duchota i ciemność, bezruch to przyczyny poważnych schorzeń ojca Honorata. Ale to wtedy, podczas spowiedzi w tym konfesjonale, rozpoznawał przenikliwy kapucyn dusze, które mimo zakazów chciały prowadzić życie zakonne i w tym konfesjonale powstawały plany niejawnych, bezhabitowych wspólnot zakonnych. Wzorem dla nich miało być właśnie ukryte życie świętej rodziny z Nazaretu. Bo według ojca Honorata powodem takiego życia ukrytego wcale nie miała być ówczesna sytuacja, w której znajdowali się zniewoleni Polacy. Jakaś bojaźliwa ostrożność, czy też związany z tym przymus takiego życia. Ale jak sam o tym pisał, zgodne z Ewangelią naśladowanie życia ukrytego Maryi. Ta forma życia nie należy do zewnętrznej sytuacji społecznej i politycznej.
jest dobrowolnie wybrana przez każdego, gdyż sama w sobie jest dobra, a ponadto przynosi większą chwałę Bogu, łatwiejszy rozwój duchowy i większą pewność zbawienia. Zadaniem wszystkich nowo powstałych wspólnot było szerzenie wiary katolickiej w swoich środowiskach. Dowodem na to, jak wielkim tytanem pracy okazał się być błogosławiony Honorat Koźmiński, może być to, że w ciągu swojej posługi w zakonie powołał on blisko 30 zgromadzeń. W roku 1886, w wieku 79 lat, zmarła matka ojca Honorata, Aleksandra Koźmińska. Przed jej śmiercią zatelegrafowano do syna, pisząc, że matka umiera i prosi go o błogosławieństwo na ostatnią chwilę. Ojciec Honorat tak odpowiedział. Jako kapłan błogosławię, a jako syn proszę o błogosławieństwo. W roku 1889 otrzymał Honorat Koźmiński aprobatę Stolicy Apostolskiej na afiliację bezhabitowych stowarzyszeń do zakonu kapucyńskiego. W klasztorze w Zakroczyniu ojciec Honorat przebywał 28 lat, aż do roku 1892. Wtedy jednak uznano działalność ojców kapucynów za zbyt szkodliwą i niebezpieczną dla rządu carskiego. Dlatego też i ten klasztor został skasowany, a zakonnicy przeniesieni, dodajmy, na piechotę do nowego miasta nad Pilicą. Wydawało się rosyjskiemu zaborcy, że ta wówczas zapadła dziura będzie grobem dla kapucynów. A okazało się, że wbrew temu klasztor w Nowym Mieście stał się kolebką nowych powołań, które odrodziły polską prowincję kapucynów. Przybycie kapucynów do nowego miasta bardzo ożywiło to senne miasteczko i jego okolice, bo i tym razem sława i kazania ich zaczęły ściągać tu ludność z różnych regionów Polski. Ojciec Honorat nie głosił tu kazań, a mimo to niektórzy z przybyłych tu osób, chcąc pozostawać w bliskości ojca Honorata, osiedlali się tu. A ojciec jak zwykle już od 7 rano słuchał spowiedzi, przy konfesjonale jego był zawsze tłok. Po kilka dni czekano na swoją kolej, jedni wyjeżdżali, drudzy przyjeżdżali. Była to nieustająca, cicha misja. Jak już wspomniano, wszystkich zgromadzeń zakonnych założył ojciec Honorat blisko 30, a w samym Zakroczyniu powstało ich ponad 20. Do dziś istnieje ich 17. 3 honorackie zgromadzenia habitowe, Felicjanki, Serafitki i Kapucynki oraz 14 bezhabitowych. Dzięki działalności błogosławionego Honorata w zakonach tych żyło ponad 10 tysięcy osób, a przecież według założeń rosyjskiego zaborcy 30 lat po kasatach zakonów życie zakonne w Polsce miało zupełnie zniknąć. Warto zauważyć, że przy całej aktywności Honorata Koźmińskiego w roku 1895 został on jeszcze dodatkowo obrany komisarzem generalnym polskiej prowincji kapucynów i był tym komisarzem przez 22 lata. Ojciec Honorat bardzo mocno kochał Matkę Bożą, a prawdziwą koroną miłości jego do Maryi jest święto Najświętszej Panny Jasnogórskiej. To on podsunął myśl tego święta. Życzenie i rada ojca zostały spełnione. Pius X z radością się do tego odniósł i od roku 1904 święcimy uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Ojciec Honorat był także wielkim czcicielem Najświętszego Sakramentu i trzeba go było widzieć, gdy sprawował bezkrwawą ofiarę, z jakim to czynił przejęciem, powagą i pobożnością. Obecnie jakby odczuwali moc pośrednictwa sługi Bożego, każdy chciał być na tej mszy i korzystać z przelicznych łask Bożych. Po konsekracji, jakże często twarz ojca oblewała się rumieńcem, oczy wpatrzone były w hostię, a on sam stał nieruchomy, trzymając się mocno rękami męsy, aby nie dać po sobie poznać nadzwyczajnego wzruszenia czy zachwytu. Czasami stan ten trwał dosyć długo. Msza się zatrzymywała i niepodobna było nie zauważyć, że z ojcem coś się dzieje. Dopiero po jakiejś chwili odzyskiwał przytomność i kończył Najświętszą Ofiarę. Ta wspaniała postawa błogosławionego Honorata Koźmińskiego podczas mszy świętej brała się z bardzo prozaicznej przyczyny. On po prostu wierzył mocno, że w hostii jest Chrystus, Bóg i człowiek, Zbawca nasz, i dlatego, gdy odprawiał jej już dziękczynienie po mszy świętej, pozwalał wtedy swemu sercu wylewać się w aktach miłości ku Jezusowi, rozmawiał z Nim jak z najlepszym Panem i Stwórcą i rzewnie szlochał.
Czy to nie przypomina nam późniejszych opisów przeżywania mszy świętej przez innego, troszkę młodszego kapucyna? No zresztą posłuchajmy i porównajmy te opisy. Kiedy ojciec Pio odprawiał mszę świętą, wszyscy czuli, że prawdziwie z Chrystusem przeżywa mękę i przybicie do krzyża. Zachowywał się tak, jakby widział Chrystusa. Oparł się na ołtarzu, ręce położył tak, jakby obejmował krzyż i patrzył na hostię. On widział Pana Jezusa, że cierpi, że umiera. Widział Go w hostii. To się ujawniło w Jego twarzy, która przeobrażała się, gdy stanął u stopni ołtarza, a wtedy wielkie łzy tryskają Mu z oczu, a ramiona, wstrząsane łkaniem, zdają się uginać pod przytłaczającym ciężarem. Sytuacja, która była opisywana, dotyczyła przede wszystkim kasacji klasztorów, to znaczy próby całkowitego zlikwidowania klasztorów w Polsce, która się nie udała, między innymi właśnie dzięki temu panu. Początkowo przeniesiono ich do Zakroczymia, a potem przeniesiono go do Nowego Miasta nad Pilicą. Także powstawały tu właśnie te skryte zgromadzenia zakonne na wypadek całkowitego zejścia Kościoła katolickiego do podziemia. Jedno, i tu jest właśnie o tym zgromadzeniu, że z jednego z takich zgromadzeń rozwinął się mariawityzm. O, tutaj jest ten problem z mariawitami, ponieważ mariawici zaczęli atakować samych katolików. I uznano to za głos szatana, odszczepieństwo. No, takich historii było dużo w kościele. Tam, gdzie się pojawiali osobnicy, którzy, no nie wiem jak to nazwać, osoby bardzo takie przybliżające do siebie ludzi, tam pojawiały się właśnie takie grupy. Dzisiaj taką grupą jest grupa księdza Natanka, aczkolwiek patrząc na to, co się dzieje w dzisiejszym kościele katolickim, człowiek ma ochotę bardziej patrzeć na takich księży, którzy są właśnie wyrzucani z kościoła wręcz lub uciszani, niż na tych, którzy mówią prosto z ambon. No ale jakby nie mnie to oceniać, nie żyję w jakimś blisko kościoła oficjalnie, więc mam do tego, mam nadzieję, jakiś tam dystans. Staram się to na to patrzeć tak bardziej z naukowego punktu widzenia, a nie emocjonalnego. Nie dzieje się dobrze na świecie. I tutaj mamy taki przykład grupy, która się zakręciła wokół Marii, czyli tak jakby ruch maryjny wręcz opanował całkowicie grupę i w tym momencie jakby Maria stała się bardziej ważna od samego Boga. A zaczęło się ono od, jak zwykle, objawienia o dziele wielkiego, w dziele wielkiego miłosierdzia. Chcę, aby powstała wspólnota kapłanów o nazwie mariawitów. Czyli widzicie, jak łatwo wykorzystywać można tego typu technologię. Ktoś komuś wyświetli, chcą, żeby powstała wspólnota taka i taka. Ten ktoś ogłasza to, no i ludzie mu wierzą albo i nie. Jeżeli wierzą, no to takie coś powstaje. W tamtych czasach nie było ani radia, ani telewizji, więc tego typu rzeczami można było łatwo ludźmi manipulować, nawet jeśli tego objawienia w ogóle nie było, bo widziała je teoretycznie tylko jedna osoba. Dzieło Wielkiego Miłosierdzia. Chodzi o objawienia Marii Franciszki Kozłowskiej. Objawienie miała regularnie pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wizje te nie zostały uznane przez Kościół rzymskokatolicki, a sama Kozłowska została ekskomunikowana. No, takich objawień jest i współcześnie trochę i ciut. Najczęściej są one w jakiś sposób apokaliptyczne, no ale tak jak mówię, koniec świata jest to święto ruchome, więc tego typu rzeczy można ogłaszać praktycznie bez przerwy, ponieważ
Można na przykład ostrzegać przed wybuchami wulkanów, przed powodziami. Zawsze są jakieś wybuchy wulkanów i zawsze są jakieś powodzie. Czasami więcej, czasami mniej, więc te objawienia można ładnie ze sobą kumulować, jeżeli ma się wpływ na przykład na klimat. Jak widzicie, tego typu rzeczy się ze sobą zazwyczaj wiążą. Jednak wróćmy do naszego błogosławionego ojca Honorata. Ten świątobliwy kapłan rzadko kiedy modlił się nie płacząc, a nawet szlochał głośno i trząsł się cały ze wzruszenia. Nie mógł wprost mówić ze spokojem ani o męce Pana Jezusa, ani o boleściach Matki Bożej, ani o niewdzięczności naszej i grzechach ludzkich. A po mszy, o czym już wspomniano, zawsze słyszano ten płacz i głośną rozmowę, kiedy jeszcze schodził do kościoła i dziękczynienie odprawiał w chórze nieraz któryś z braci zakrystianów, ukrywszy się w głębokich ławkach, gdy tam nikogo nie było, podsłuchał, jak ojciec zapale woła. Nie puszczę cię, o mój Jezu, nie puszczę, dopóki mi tego nie dasz, czy też nie zrobisz. O co cię proszę, daj się ubłagać. I łkając, ciągle te słowa powtarzał. Podobnąż rozmowę i płacz słyszano na korytarzu, kiedy się jako chory modlił w celi lub w okienku przy Matce Bożej. Oczywiście, przy takiej pobożności i takiej aktywności, i tak aktywnej działalności, nie udało się ojcu Honoratowi ustrzec od ingerencji szatana w jego pracę. Te szatańskie szpony, które dosięgły go i poraniły, było widać przy działalności Feliksy Kozłowskiej i jej popleczników, czyli Mariawitów. O Mariawitach ojciec Honorat napisał broszurę, w której jasno przedstawił swoje zdanie o nich. Napisał tam, że największe nieszczęście i zagrożenie dla Kościoła katolickiego, jakie go wówczas spotkało, pochodziło nie od jakichś przybłędów zagranicznych, ale przez własne syny swoje. I jakie to syny? Nie z koła bezwyznaniowców lub jawnych bezbożników, ani z tak zwanej inteligencji wrogiej Kościołowi, ale z pomiędzy dusz przez Boga do Jego służby wybranych, z pomiędzy sług ołtarza. I jakich jeszcze? Nie z tych, co przez swoją lekkomyślność, zmysłowość i gorszące życie są zakałą stanu duchownego, ale przez takich, których do niedawna można było uważać za wybranych jako kwiat duchowieństwa, na których spoglądano jako na mających zreformować stan kapłański. A oto upadli tak nisko, że stali się wrogami ojczyzny, zdajcami Kościoła, nieprzyjaciółmi wiary katolickiej, wilkami drapieżnymi w owczarni Chrystusowej, prowadzącymi powierzone sobie owce na zgubę i podłymi narzędziami szatana. Zgubiła ich pycha i nieposłuszeństwo, tak jak ich przywódcę Lucyfera. Polska zawsze była tą, która broniła chrześcijańską Europę przed zalewem pogaństwa. A tu okazało się, że w jej łonie powstał ruch, który sieje zamęt w Kościele, a nawet, jak napisał to ojciec Honorat, ci wrogowie posuwają się do tego stopnia, że grożą rewolucją religijną i chcą wojnę domową wzbudzić i uzbrajają swoich parafian przeciwko wiernym katolikom i odgrażają się, że ich krwią cały kraj zaleją. Tę zmianę postępowania ludzi, którzy wcześniej uważani byli za świątobliwych, a w tym czasie nawet z widłami w rękach potrafili wyganiać swoich proboszczów, tłumaczył Honorat Koźmiński działaniem szatana. Dlatego mówił o znanych mu księżach wcześniej, którzy byli gorliwymi pasterzami, że stali się wilkami w owczej skórze. Wielu ludzi stawiało sobie wtedy pytanie, dlaczego lud, ten lud polski i taki pobożny, przylnął tak szybko do zrewoltowanych kapłanów, a powziął taką nienawiść do prawych swoich pasterzy, których począł wyganiać i strzelać do nich jakby do odwiecznych wrogów swoich. Na to pytanie próbowano różnie odpowiadać, ale chyba najbliższe prawdy jest stwierdzenie, że to właśnie zbyt mała pobożność ludzi pozwoliła na takie ich zachowanie. Gdy po antykatolickich ekscesach oraz powoływaniu się przez Mariawitów na to, że ojciec Honorat jest ich założycielem i prowadzącym, w 1908 roku biskupi zreorganizowali jego zgromadzenia, a ich postanowienie zatwierdził Watykan, zalecając ojcu Honoratowi powstrzymanie się od dalszego kierowania nimi. Przyjął to z pokorą i posłuszeństwem. Ojciec Honorat wszystko, co go spotykało, przyjmował jako wolę Bożą i nie buntował się przeciwko temu.
ale jednocześnie wsłuchiwał się w to wszystko, co mogło mu tę wolę Bożą przybliżyć. Był na bieżąco z najświętszymi objawieniami i nie miał większych oporów, by je cytować, omawiać czy nawet zaprowadzać nabożeństwa, o których te objawienia mówiły. Oczywiście po tych przykrych doświadczeniach z mariabitami i uwagami biskupów co do swojej działalności był bardzo ostrożny. W tych czasach Kościół potrafił dosyć szybko rozpoznać głos Boga lub Matki Przenajświętszej. Na przykład w latach 1844-1848 siostra Maria od świętego Piotra, karmelitanka z Tours we Francji, otrzymała objawienia Najświętszego Oblicza. Gdy Zbawiciel domagał się od wspomnianej siostry, aby popierała tę sprawę, grożąc, że wody gniewu jego zaleją ziemię, jeżeli nie powstanie stowarzyszenie zadośćczynienia, i kazał jej prosić tego, który ma na to władzę, aby ustanowił stowarzyszenie dla wyjednania miłosierdzia Bożego i dodawał, że potrzeba, aby ono było potwierdzone przez brewę, bo wtedy dopiero rozkrzewi się wszędzie. Pius IX przyjął to z wielkim zapałem, mówiąc, że cześć wynagradzająca zbawi świat i sam imię swoje na czele stowarzyszenia zapisał, aby tak wielka sprawa zadośćuczynienia od głowy Kościoła się zaczynała. Zatwierdzenie to nastąpiło 27 lipca 1847 roku. Tymczasem postępem objawień powzięto myśl zastosować cześć boskiego oblicza do wynagradzania za bluźnierstwa, niedowiarstwa i inne bezbożności wieku. Cześć ta powoli upowszechniała się tak, że w roku 1876 arcybiskup z Tours poświęcił przybytek, gdzie cześć oddawano, na kaplicę publiczną i założył Stowarzyszenie Kapłanów Pańskiego Oblicza. O tych objawieniach ojciec Honorat pisał w swojej książeczce pod tytułem Oczci Wynagradzającej. Posłuchajmy najpierw kilku zdań ze wstępu. Nabożeństwo reparacyjne, czyli zadośćczynne albo wynagradzające i do oblicza Pańskiego jest szczególnym darem, przywilejem, cechą i właściwością naszego wieku. Jedynym ratunkiem z nieba wskazanym dla Niego. Zaledwo było zalecone przez Zbawiciela, już przenikło i do nas, bo w kilka lat po objawieniach o tym uczynionych pokazała się u nas mała książeczka zawierająca w sobie to nabożeństwo. Ostatecznie zaś wyszła w tym roku książka całkowicie temu nabożeństwu poświęcona. Czujemy się w obowiązku nadmienić, że wszystkim tym objawieniom prywatnym, na których się to nabożeństwo opiera, o tyle przyznajemy powagi, o ile Kościół Święty, potwierdzając to nabożeństwo, je przyznał. A teraz posłuchajmy jeszcze kilku zdań o samych objawieniach, które napisał ojciec Honorat. Cześć świętego oblicza, chociaż tak dawna w Kościele, jako oparta na świętych dogmatach wiary, w dzisiejszych czasach nowe ożywienie otrzymała wskutek objawień uczynionych wspomnianej wyżej zakonnicy. W jednym z nich wyrzekł do niej Zbawiciel te uroczyste słowa. Daję Ci moje święte oblicze w przytomności, czyli w obecności mego Ojca i Ducha Świętego, w przytomności aniołów i wszystkich świętych. Oddaję Ci ten dar przez ręce świętej Matki mojej i świętej Weroniki, która Cię nauczy czcić je należycie. Przez święte oblicze moje dokonasz cudów. Potem powiedział jej, że po Przenajświętszym Sakramencie była to największa łaska, jaką mógł ją obdarzyć. Po objawieniu w La Salette mówił do niej Pan Jezus. Moja córko, biorę Cię na mą szafarkę i znowu składam oblicze moje w Twoje ręce, abyś jej nieustannie ofiarowała Bogu Ojcu dla zbawienia tego kraju. Używaj korzystnie tego drogocennego daru, w nim masz skarb, którym zaspokoić możesz wszystkie potrzeby mego domu, przez nie otrzymasz zbawienie wielu grzeszników, gdy je będziesz ofiarować, Ojcu nic Ci nie odmówi. O, gdybyś wiedziała, jak miłe jest to oblicze mojemu Ojcu. Nasz błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński jeszcze w Zakroczyniu w roku 1888 wspólnie z Elizą Cejzik założył jedno z tych, o których wcześniej mówiliśmy, bezhabitowych zgromadzeń zakonnych, o nazwie Zwiastunek Wynagradzania, czyli Misjonarek Przenajświętszego Oblicza. Istnieje ono do dzisiaj jako zgromadzenie sióstr wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, które popularnie nazywamy siostrami obliczankami. Wielu ludzi w Kościele dostrzega obecną walkę z objawieniami boskimi. Jak się jednak okazuje, nie jest to oznaka tylko naszych czasów, bo już dużo wcześniej nie słuchano tego, co Bóg chciał wtedy ludziom przekazać. Być może nie walczono z objawieniami aż z taką siłą i zawziętością jak obecnie, kiedy właściwie nie zatwierdza się praktycznie żadnych objawień. Niemniej jednak ta walka była, o czym zaświadcza również nasz błogosławiony honorat.
warto z dużą uwagą wysłuchać tego, co napisał o objawieniach z Getschwałdu. Tym bardziej, że objawienia te nie były wtedy jeszcze zatwierdzone przez Kościół. Bezbożność ostatniego stulecia, która zbezcześciła wszystko, co święte, z lekceważeniem traktowała objawienia i taką okryła je śmiesznością, że dotąd jeszcze samo wspomnienie o objawieniu budzi jakieś niedowierzenia w sercach wielu, a w niektórych nawet śmiech ironiczny wywołuje. A jednak objawienie jest, to słuchajmy uważnie, jakoby nachyleniem się nieba ku ziemi. Jest to prawie jedyny środek, cały czas słuchamy, przez który Bóg wchodzi w relacje z nami, oznajmia swoją wolę i ostrzega nas, napomina, swoich łask i pociech nam użyczając. Objawienie to ukazanie się Boga, Przenajświętszej Maryi Panny albo któregoś z aniołów lub świętych w sposób pod zmysły podpadający, a to w celu albo polecenia nam czegoś, albo oznajmienia lub ostrzeżenia, co nas spotkać może. Jedne objawienia są powszechne, czyli ogólne, tyczące się wszystkich ludzi i będące przedmiotem naszej wiary. Inne zaś są prywatne, dla pewnych czasów, miejsc lub osób uczynione, do których zazwyczaj pobożna przykłada się wiara. Takimi są znane powszechnie i obchodzone uroczyście w kościele objawienia Pana Jezusa świętemu Franciszkowi na górze w Alberni, Najświętszej Maryi Panny przy zaprowadzeniu szkaplerza, różańca, zakonu od wykupywania niewolników, tudzież objawienie świętego Michała Archanioła na wzgórze Gargano i tym podobne. Ściśle mówiąc, Kościół tych ostatnich objawień nie potrzebuje. Mógłby się bez nich obejść, bo się na nich nie opiera, a tylko na objawieniach powszechnych. Nie jest też zbyt pochopny do wierzenia w tym niezwykłym objawieniom i ocenia je ostrożnie, uważając, czy są wiarygodne i czy od Boga pochodzą, pamiętając ostrzeżenia Pisma, że choćby anioł z nieba nauczał was co innego, niż my wam opowiadaliśmy, wierzyć mu nie macie. Chodzi tu oczywiście o naukę czego innego niż tego, co nauczał święty Paweł. Ja myślę, że warto pamiętać o tych słowach nie tylko w kontekście objawień prywatnych, ale również słuchając dzisiejszej nauki Kościoła, nawet tej płynącej z bardzo wysoka. Ale też Kościół nie lekceważy tych objawień, tych oczywiście prywatnych, pomny na przestrogę, proroctwem nie gardźcie. Tym bardziej, że nauczony doświadczeniem wie, jak takie objawienie Bożej potęgi i dobroci wzbudzają żywą wiarę i zapał pobożny. Najwięcej objawień w Kościele Świętym pochodziło od Matki Bożej. Ta niepokalana dziewica usłyszała niegdyś pod krzyżem to samo wszechmocne słowo, które na początku świata przez fiat, niech się stanie, wyprowadziło wszystko z niczego, które kazało jej być matką, mówiąc, oto matka zaraz od tej chwili uczyła w sobie tę miłość macierzyńską dla swych dziadek. Tą miłością pobudzona śpieszy na ich ratunek, okazując im się widomie z mniejszą lub większą uroczystością. Stąd te niezliczone objawienia, które w różnych miejscach i czasach miały miejsce, już w sposób rozmaity okazując się na jawie lub we śnie, wyobrazi lub w obrazach świętych, zmieniających się w wyrazach twarzy, poruszając oczami, lejąc łzy lub krwawo się pocąc. W czasach większych prób i doświadczeń Przenajświętsza Orędowniczka Kościoła daje daleko liczniejsze i wyraźniejsze dowody nieustającej swojej opieki i troskliwości w częstszych i niezwyczajnych objawieniach. Jakkolwiek cele cudownych spraw boskich ukryte są przed ludźmi, często niebezpiecznie jest je badać, szczególnie z zarozumiałością. Jednakże z drugiej strony jest to rzeczą pożyteczną i konieczną, abyśmy wchodzili w zamiary Boże wokół nas, żeby nas nie przyszła kiedyś ta wymówka Zbawiciela, żeśmy nie poznali czasu Zbawiciela swego. Od poznania bowiem celu nawiedzenia zależy usposobienie odpowiednie do niego, a zatem i korzystanie z niego. Gdybyśmy bowiem nawiedzenie napominające i przestrzegające przyjęli tylko jako pociechę duchową i nie odnieśli innego pożytku oprócz ożywienia na duchu i oprócz dziękczynienia i pociechy, nie starali się o poprawę, czyżbyśmy nie zawiedli oczekiwania Pańskiego? Tu się aż samo ciśnie pytanie na usta. A gdybyśmy to nawiedzenie upominające zupełnie odrzucili, bo przecież nie jest ono nam ani Kościołowi potrzebne, to czy wtedy nie zawiedlibyśmy oczekiwania Pańskiego? Pytanie to powinniśmy kierować nie do błogosławionego ojca Honorata, ale do współczesnych ludzi Kościoła, którzy tak łatwo odrzucają objawienia prywatne.
Otóż postępując obraną już drogą, to jest uważając naprzód nawiedzenia boskie, o których Pismo Boże wspomina, znajdujemy w nich dwa główne powody, dla których Bóg zstępował na ziemię: i sprawiedliwość, i miłosierdzie, ukaranie złych albo nagrodzenie dobrych, strofowanie przystępnych albo pocieszenie sprawiedliwych, napomnienie i pogróżka dla niewiernych albo zachęta i utwierdzanie wiernych. Ojciec Pio, taki bardzo słynny zakonnik, nam współczesny, który miał, można powiedzieć, bardzo żywe spotkanie z Bogiem i również twierdził, że ma objawienia prywatne. Żył już w takich czasach, że w zasadzie nawet współcześnie można było na nim stosować tę technologię. Czy świadomie, czy nie, tego nie wiemy. Ciało ojca spoczywa w srebrnej trumnie. To jest ciekawostka, dlaczego akurat srebrnej. Razem mi się srebrne gwoździe na wampiry przypominają, ale może to tylko przypadek. Przypomina mi się też taka specjalna, dziwna trumna na Piłsudskiego. No w każdym razie jest to taka osoba, która miała bardzo duży wpływ na ludzi i miała też stygmaty. Niektórzy twierdzili, że te stygmaty były fałszywe, no nie mnie oceniać, nigdy nie poznałam tego człowieka, nie byłam pod jego wpływem. W tamtych czasach ludzie potrzebowali tego rodzaju rzeczy, więc je dostawali. No dzisiaj tego typu rzeczy, myślę, że dzisiaj społeczeństwo jest tak zlaicyzowane, że nawet gdyby przyszła osoba, której by krwawiły ręce, uznano by to za jakiś rodzaj choroby. Zresztą już za czasów ojca Pio podejrzewano, że sam sobie je przebija, że to jest dobre aktorstwo. Tak, to takie dziury w ręku. No ja jakby nie zamierzam w to wchodzić, bo to już jest kwestia wiary właśnie, czy albo się w to wierzy, albo się w to nie wierzy, to też według niektórych relacji miał czas dar czytania w ludzkich sercach, cokolwiek to oznacza, bilokacji, no ktoś tam widział go lewitującego, no sami rozumiecie, jakby nie możemy wierzyć w wszystko, co jest napisane, bo jak wiecie, papier przyjmie wszystko. No w każdym razie on się urodził pod koniec XIX wieku oficjalnie. W tamtych czasach metryki nie były zbyt dokładne. Może się urodził wtedy, może niekoniecznie. W każdym razie on się urodził jakoś mniej więcej wtedy, kiedy nasiliły się tego rodzaju objawienia i potem mieliśmy jeszcze inne takie, które widziało bardzo dużo ludzi naraz. No to wielu ludzi z tym kojarzy projekt Blue Beam. No to sami wiecie, ja nie robię filmów dla amatorów. Rzucę hasło, to wiecie, o co chodzi. Także pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku działy się dziwne rzeczy. Że tylko na napadu Marsjan brakowało i może się maszynki popsuły i tylko dlatego się nie objawiły. Nie objawili się Marsjanie. Patrząc na to, co się w dzisiejszych czasach dzieje, nie zdziwiłabym się, gdyby znowu pojawiły się różne rzeczy na niebie, także ja osobiście przestrzegam przed tego rodzaju sytuacjami, bo nigdy nie wiadomo, czy macie do czynienia ze zjawiskiem nadprzyrodzonym, czy tylko nad bardzo dobrze wymyśloną technologią ukrywaną przez kogoś, komu się wygodnie tu rządzi. Na temat objawień można jeszcze długo, długo rozmawiać. Mam jeszcze dane w analizie, jedno takie objawienie,
na zachodzie Europy, na temat źródełka i tak dalej. Może to się przy okazji przeanalizuje, także tym razem będziemy, zamiast opowiadać o miastach, gwiazdach, będziemy przyglądać się z innego punktu widzenia przyszłości.